Wiesz już, jak mnożyć macierz przez liczbę? W tym filmie powiem, jak macierze do siebie dodajemy i jak je od siebie odejmujemy. Mamy zatem tutaj dwie macierze tych samych wymiarów. To są macierze 2 na 3, dwa wiersze, trzy kolumny. No i pytanie, co to znaczy dodać do siebie te dwie macierze. I teraz pewną pomocą, podobnie jak w przypadku mnożenia macierzy przez liczbę, będzie następująca obserwacja, że macierze pewnego szczególnego rodzaju możemy uważać za, one kodują nam jakby wektory, czyli takie strzałki w układzie współrzędnym. No, czyli to jest taka strzałka 1, to jest x współrzędna x, 3 to jest współrzędna y tego wektora, podobnie tutaj. No i teraz jest pewna naturalna reguła dodawania tych strzałek, mianowicie dodać do siebie takie dwa wektory, to znaczy tę strzałkę dopisać na końcu tej strzałki. No, czyli przesuwamy równolegle to, tworząc równoległobok, i wtedy wynikiem dodawania tych dwóch strzałek jest przekątna tego równoległoboku. No i teraz okazuje się, że ta reguła ma bardzo jasną interpretację tutaj w terminach tych macierzy właśnie. Mianowicie dodajemy odpowiednie współrzędne, czyli to będzie 1 plus 3 oraz 3 plus 1. I w ten sposób dostajemy strzałkę, która ma współrzędne 4, 4. To są współrzędne tej czerwonej strzałki, sumy tych dwóch wektorów. Dobrze, no i teraz wiedzeni tym przykładem możemy spróbować następującej definicji, że po prostu dodajemy do siebie odpowiednie liczby występujące na odpowiednich miejscach, czyli tu będzie 1 i 1, czyli 2. Na następnym miejscu dodajemy do siebie 2 i 1, czyli 3. Na następnym miejscu mamy 0 i 1, czyli 1. Potem mamy 3 i 2, czyli 5. Potem mamy minus 1 i 1, czyli 0. No i na końcu mamy jeszcze 5 i 2, czyli 7. Czyli innymi słowy, dodając do siebie macierze, dodajemy liczby występujące na tych samych miejscach w obu macierzach i rzeczywiście to jest definicja dodawania macierzy, która jest powszechnie przyjęta. Teraz zauważmy, że to dodawanie ma pewną oczywistą własność dodawania liczb, ale jak zobaczymy, nie wszystkie operacje na macierzach mają taką własność, a mianowicie jest wszystko jedno, czy mianowicie kolejność dodawania. Czyli jeżeli my, powiedzmy, ja wybiorę tę macierz, i napiszę ją po lewej stronie, a tę macierz napiszę, a drugą macierz napiszę po prawej stronie, tak, o, to wynik dodawania, prawda, będzie ten sam. No bo po prostu to dodawanie polega na tym, że prawda, tu mamy 1 plus 1. Czy to 1 jest, bo dodawanie liczb jest przemienne. Czyli mamy 2, 3, 1, 5, 0, 7. Czyli jeżeli tę macierz nazwiemy sobie macierzą A, a tę macierz nazwiemy macierzą B, to dodawanie tych macierzy spełnia następującą regułę, no taką jak dodawanie liczb, o czym nawet nie myślimy, że A plus B to jest to samo, co B plus A. No to jest wtedy B i tu jest A. Jak zobaczymy, pewna operacja na macierzach, którą zdefiniujemy później, nie ma tej własności, nie będzie wszystko jedno, która macierz stoi z lewej, a która z prawej. Dobrze, to już wiemy, jak się macierze dodaje, no teraz pytanie, jak się je odejmuje. No, czyli znowuż napiszmy sobie macierz, powiedzmy 2, 1, 2, 1, 3, 1 i chcielibyśmy odjąć od niej macierz
1, 1, 2, 2, 0, 1. Co to mogłoby być? Otóż zauważmy, że dla liczb odejmowanie liczby, czyli jak mam dwie liczby a minus b, to a minus b to jest to samo co a plus minus 1 razy b. Jeżeli chcemy zachować tę własność, to ta różnica tych macierzy, czyli 2, 1, 2, 1, 3, 1, powinno to być to samo, co dodajemy, minus 1 razy macierz, czyli ta równość tutaj. Chcemy zachować taką własność, prawda, że odjęcie macierzy to jest to samo, co dodanie macierzy pomnożonej przez minus 1. A teraz pomnożenie macierzy przez minus 1 oznacza pomnożenie każdego z tych wyrazów przez minus 1, czyli 2, 1, 1, 3, 2, 1, plus, i tutaj mamy minus 1, minus 1, minus 2, minus 2, 0, minus 1. No i teraz, skoro umówiliśmy się, że dodawanie macierzy to jest dodawanie liczb na odpowiednich miejscach, to odejmowanie prowadzi do tego, że odejmowanie macierzy to jest po prostu odejmowanie odpowiadających sobie wyrazów, czyli 1 minus 1, 2 minus 2, 1 minus 2, 3 minus 0 i 1 minus 1. Wobec tego to jest 1, 0, 0, minus 1, 3, 0. Czyli odejmowanie macierzy tutaj to jest po prostu odejmowanie macierzy, odejmowanie wyrazów na poszczególnych miejscach. Czyli to jest 2 minus 1, czyli 1, potem jest 1 minus 1, czyli 0, potem jest 2 minus 2, czyli 0, potem jest 1 minus 2, czyli minus 1, potem jest 3 minus 0, czyli 3, i na końcu jest 1 minus 1, czyli 0. Czyli to są dwie bardzo naturalne definicje. Dodając macierze, dodajemy wyrazy stojące na odpowiednich miejscach, odejmując macierze, odejmujemy wyrazy stojące na odpowiednich miejscach. Zauważmy teraz, że te operacje są zdefiniowane dla macierzy tych samych wymiarów. No i możemy się zapytać, no dobrze, czy możemy dodać macierzy różnych wymiarów, czyli ile to by było? Macierz 2 na 2, próbujemy dodać do niej macierz na przykład 2 na 1. Ile to by było? Czyli to jest macierz 2 na 2, a to jest macierz 1 na 3. I odpowiedź jest, że nie ma żadnej rozsądnej definicji tego dodawania macierzy o różnych wymiarach i taka operacja jest niezdefiniowana, czyli to nie jest zdefiniowane. Czyli możemy dodawać i odejmować od siebie macierze tylko o tej samej liczbie wierszy i tej samej liczbie kolumn.